W świecie Wiedźmina pełno jest legendarnych istot i czarodziejów, którzy w starciach polegają głównie na niezwykłych zdolnościach i magii. Dzisiaj zajmiemy się jednak postaciami, które do perfekcji szlifowały talenty związane z walką za pomocą miecza. Oto lista 10 najlepszych szermierzy, jakich kiedykolwiek widziała północ. Halo, cześć, tutaj Plewan, a to jest lista 10 najlepszych szermierzy na północy. Nie znajdziecie tutaj więc postaci, które mieczem się nie posługują. Materiał zawiera spoilery z gry i książek, więc jeśli jeszcze nie czytałeś, to lepiej przeczytaj i zagraj, a później obejrzyj ten film. Zapraszam. Numer 10. Serit i Egan. Królobójcy i niedoszli zabójcy Henselta znaleźli się na tej samej pozycji głównie przez brak większych informacji o ich zdolnościach. Walcząc w duecie i prawdopodobnie z pomocą eliksirów, nie byli w stanie sprostać totalnie nieprzygotowanemu do walki Geraltowi, no i bez wątpienia polegliby obydwoje, gdyby nie interwencja Shiri de Tancarville. Pomimo tego, jako przedstawiciele cechu wiedźmińskiego, musieli znaleźć się na tej liście. Numer 9. Olgierd von Everetz. Szlachcic i ataman dotknięty klątwą nieśmiertelności. Z szablą w ręku piekielnie niebezpieczny. Swoje umiejętności Olgierd szlifował w starciach z coraz to potężniejszymi wrogami i prawie zawsze wygrywał, głównie dzięki swojej nieskończonej wytrzymałości. Powiedzmy sobie szczerze, Olgierd miałby okazję zabić Geralta, gdyby ich starcie potrwało nieco dłużej, co jednak nie czyni go lepszym szermierzem. W turniejowym pojedynku na śmierć i życie musiałby uznać wyższość Białego Wilka. Nadmiernie agresywny styl Olgierda jest jego największym atutem, ale i dość istotną słabością. Wydaje mi się jednak, że byłby w stanie zaskoczyć i pokonać zarówno Serita, jak i Egana, być może nawet obydwu naraz, bo jednak brak im było doświadczenia w pojedynkach z bardziej wymagającymi rywalami. Numer 8. Leo Bonhart. Najemny zabijaka i weteran uznawany za najlepszego łowcę głów na świecie. Być może nawet najlepszego łowcę wszechczasów. Bez trudu poradził sobie z bandą szczurów wprawionych w boju młodzików, którzy mieli już na swoją koncie niejedną wioskę i niejeden patrol. W pierwszym starciu zabiłby również Ciri, gdyby nie nagroda, którą miał za nią otrzymać. Powiadali, że kilka razy zabijał nawet mniej doświadczonych wiedźminów, co jak na zwykłego człowieka jest wyczynem niebyle jakim. Trudno było zdecydować, czy Leo powinien znaleźć się nad Olgierdem, jednak wydaje mi się, że jego doświadczenie, nawet w walkach z wiedźminami, zaowocowałoby pokonaniem atamana, przynajmniej jeśli chodzi o turniejowe rozgrywki do pierwszej krwi. Numer 7. Ciri. Młoda Ciri była skazana na porażkę w starciu z Leo Bonhartem, który, jak już wcześniej wspominałem, radził sobie nawet z wiedźminami. Jednak udało jej się go pokonać. W zamku Styga wykorzystała całe swoje doświadczenie na szlaku, by pokonać znacznie bardziej doświadczonego rywala. Ciri występująca w Wiedźminie 3 to już zupełnie inna wojowniczka. Wprawiona w walce z Dzikim Gonem, no i prawdopodobnie w tej chwili najlepszy ludzki szermierz na północy. Pozbawiona wiedźmińskich mutacji zdołała odbić mieczem wystrzelony z kuszy bełt. Oczywiście korzystając ze swoich zdolności teleportacji jest jeszcze groźniejsza. Jeśli chcecie brać je pod uwagę, to powinniśmy przesunąć ją o jedną lub dwie pozycje do góry. Numer 6. Eskel. Równolatek Geralta i doświadczony wiedźmin, który prawdziwą szkołę szermierki odebrał od Wesemira. Myślę, że w pojedynku z Ciri wygrałby głównie dzięki technice i szybkości połączonej z doświadczeniem. Jeśli jednak mamy brać pod uwagę zdolności teleportacyjne młodej wiedźminki, to cóż. Pojedynek z Karantirem pokazuje, że Eskel niekoniecznie okazałby się zwycięzcą. Problemem Eskela jest bowiem fakt, że rzadko decyduje się brać zlecenia na silne potwory. Nie walczył też za bardzo z czarodziejami, przez co jako wiedźmin nie rozwinął się aż tak mocno jak Geralt. Numer 5. Lambert. Młodszy od Eskela i Geralta wiedźmin ze szkoły Wilka w Kermoren. Uczeń Wesemira, który nie stronił jednak od trudniejszych zleceń i wyzwań, dzięki którym stał się w krótkim czasie jednym z najbardziej niebezpiecznych szermierzy na północy. Brak mu co prawda doświadczenia Geralta i Eskela, jednak bardzo szybko nadrabia talentem. Numer 4. Eredin. Król Dzikiego Gonu i legendarny dowódca Czerwonych Jeźdźców. Eredin znalazł się na liście wyżej od Lamberta i Eskela, głównie dzięki niesamowitemu doświadczeniu bojowemu. Sam Geralt, oceniając jego siłę, stwierdził, że nie wie, czy będzie w stanie go pokonać w walce jeden na jednego. Numer 3. Letos Gulety. Wiedźmin ze Szkoły Żmii to jedyna osoba, która pokonała Geralta w pojedynku, nie wspomagając się magią. No, nie wspominam tutaj o znakach wiedźmińskich.
Co prawda Łysy Wiedźmin użył w starciu z Białym Wilkiem zupełnie innej sztuczki, jednak ostatecznie udało mu się zaskoczyć Geralta i zakończyć niezwykle wyrównany pojedynek zwycięsko. Leto jak na prawdziwego zabójcę i Wiedźmina przystało, myśli niezwykle analitycznie. Potrafi doskonale przygotować się na każdą ewentualność, no i zaskoczyć przeciwnika w odpowiednim momencie. Dysponuje sporą szybkością, no i zdecydowanie większą siłą fizyczną niż u większości Wiedźminów. Myślę, że w starciu jeden na jednego pokonałby króla Gonu, realizując wcześniej przygotowany plan. Numer 2. Geralt z Rivii. Biały Wilk i główny bohater gier i książek serii Wiedźmin. To w tej chwili, mowa tu oczywiście o zakończeniu Wiedźmina 3, najprawdopodobniej najlepszy szermierz na świecie. Swoje wiedźmińskie umiejętności szlifował latami w starciach z potworami, czarodziejami, a nawet innymi wiedźminami. W pojedynkach potrafi wykorzystywać kluczowe momenty, by odwrócić losy z pozoru przegranych walk. Numer 1. Wieśniak Rob. Co prawda nie można nazwać go szermierzem, ale bez wątpienia w swojej jedynej walce w życiu zrobił więcej niż Eredin czy Jakub de Aldersberg. Pokonał Geralta z Rivii jednym sprawnie wymierzonym ciosem widłami. I to bez żadnego treningu. Szacun. Dobra, ale tak na poważnie, to pierwsze miejsce należy się oczywiście Vesemirowi. Wiedźmiński mentor i nauczyciel szermierki, który przez całe życie doskonalił swój styl, wykonując wszelakie wiedźmińskie zlecenia oraz szkoląc adeptów, był najlepszym technicznie szermierzem w znanym nam wiedźmińskim świecie. Być może jego podeszły wiek sprawia, że nie jest już tak szybki jak Geralt czy Lambert, jednak jego wiedza i technika stanowią różnicę o życiu i śmierci w trakcie walki. Okej, mam nadzieję, że podobała Wam się ta lista. Piszcie w komentarzach, czy macie jakieś swoje typy. Już niedługo więcej wiedźmińskich materiałów z książkowym plewanem, no i nie tylko. Dzięki za oglądanie, no i na razie.